Gotowi? Nieobrobiony. Go! Ostatni wybrany to walka, to jest walka finałowa turnieju Złota Ostrzegi Wielonów. Panowie są bardzo zmęczeni, ale to jest ich ostatnia walka dzisiaj, więc na pewno się nie uprzedzili. Ale tym mieczem to musisz wygrać, nie? Na razie jednak Piotr Pijączuk próbuje wygrać przeciwnika pozycją, próbuje wyjść na pozycję do ataku. Znakomita praca tarczą Piotra Lutera. No tak, czy może słyszeliśmy do tego, to dawaj, dawaj! Świetna kombinacja z nogi. Lej, musi gonić. Ale lejko mocno jeszcze! Ale Piotr Pieczuk znakomita tarcz ciosów w głowę. Nogi, dobrze! Nogi siłowo! Dobrze! Lej! Można było tam skierować się ciosy. Tutaj znakomicie uderzał w nogi swojego przeciwnika, ale i Piotr Pijączuk raczej starał się wyprowadzać te ciosy nieco wyżej. Jestem bardzo ciekaw teraz po operacji. Czas już po drugiego końca. Okej, lej do nogi! Bardzo dużo cennych, dobrze zadanych rdzennych ciosów. I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Dwa ostatnie nieliczone. Sędziowie, to najważniejsza narada dzisiejszego dnia. Ostatnie liczenie. Mogę zobaczyć? Wynik jest jasny.